Cześć, z tej strony Krzysiek, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem dość nietypowo, bo nie porozmawiamy ani o RLTB, ani o moim OTS-ie, tylko będę reklamował inny OTS, a mianowicie memsory.pl, bo dobrze to mówię. Szkoda, że moja kamerka w ogóle nie pokazuje palców, jak pokazuje, że raz, dwa, trzy, ale no cóż, co poradzić. Jeśli byście się spytali dlaczego, to odpowiedź jest prosta. Wyobraźcie sobie, że chcecie zjeść Batona. Takiego ulubionego, czego jaki jest wasz ulubiony? KitKat, Lion, Snickers, Milky Way. Ktoś przychodzi i mówi: panie, masz tu taki, o taki worek. No, no właśnie, chcesz pokazać, a to nawet się nie mieści. Taki worek Batonów, ale powiedz coś o OTS-ie, więc odpowiedź jest prosta. Dobra. Ja generalnie miałem okazję tylko chwilę pograć, wybrać 60 poziom, ale mogłem poczytać i trochę posprawdzać, pozwiedzać. Jest to typowy serwer EVO, na którym mamy w cholerę expa. Dodatkowo wiadomo, przedmioty później są jakieś strasznie mocne, mamy jakieś manaruny i tym podobne. W ogóle Zbyk ma inną grafikę, najsik. A także mamy zdecydowanie przyspieszone ataki, więc jest to taki OTS-ik, na którym po prostu idzie się pobawić. Z tego co się orientuję, niektóre ekspowiska są odwzorowane na tych z reala, bo się tak zdarzyło, że skoczyłem sobie akurat, chyba to było na DL, to mi przypominało strasznie te Fenlog, ale niektóre się różnią, zresztą zobaczymy, jeszcze sobie wskoczymy w jakieś inne. No na przykład widać, że to jest niestandardowe, na realu czegoś takiego nie zobaczycie. Coś ja mogę powiedzieć, podstawowa informacja to tak. O kurde, ja wlazłem w questy, a bo tutaj trzeba podejść. 80 level, dobra, nieważne. Podstawowa informacja, serwer istnieje chyba od 2010 roku, to jest jakaś tam kolejna reaktywacja, która tam się chyba zaczęła jakoś 2 tygodnie temu, coś w tym stylu, więc żeby nie było, że to wiecie, o, wszyscy mają już miliardowe levele, chociaż patrząc na expa tutaj, no to można tak powiedzieć, levele lecą błyskawicznie. Zgaduję, że później pewnie są jakieś nowe, super mocne podpory, na których po prostu idzie przetestować swoją siłę. I tak to mniej więcej wygląda. To co mi się spodobało, to niektóre systemy. Pierwszy jest taki, że podobno można za wykonywanie tasków i chyba questów dostawać punkty do item shopa, co jest myślę, że ciekawą opcją. Możliwe, że nawet sam bym takie coś zrealizował. Dla osób, powiecie, że jak ktoś nie chce wydawać na przykład pieniążków, no to może sobie coś porobić, tak jak na RealTB. Możecie Tibia coiny sobie pozdobywać, czy pozarabiać normalnie hajsiwo i kupić Tibia coiny od innego gracza, no to tutaj macie to w nieco innym wydaniu, nie wiem czy trudniejszym, czy łatwiejszym, nie no raczej łatwiejszym, bo to OTS. Ale patrząc jak na OTS-a, to nie wiem, ciężko mi stwierdzić, bo sam nie miałem okazji jeszcze tego przetestować. Spele też nowiutkie, bo już tu się nawet wyświetla czasami, że na przykład komunikat na 150 odblokowujesz taki spell, który pierwszy raz na oczy widzę. I fajne jest doinformowanie gracza z początku, wyskakują komunikaty po angielsku i po polsku. Mamy tam jakieś tam informacje, co i jak, co napisać, jaką komendę, żeby to zrobić. Na początku jest nawet, można powiedzieć, minimalny tutorial, coś w tym stylu. Więc to akurat jest fajne i jeszcze śmieszna mechanika, swoją drogą chyba aż się cofnę do początku. Że są takie dźwignie specjalne, które przecież można sobie uleczyć manę albo hepę na full, to mi bardzo się spodobało. Aż może takie coś u siebie zamontuję. Dobra, patrząc na to, żeby coś nie pominąć ważniejszych rzeczy. Podobno wszystko jest dostępne w grze, czyli wszystkie jakby bronie, czy cokolwiek co możecie chyba kupić w tym shopie, też da się normalnie jakby grając na serwerze zdobyć. To jest spoko opcja, myślę. Questów jest też podobno sporo, jakoś jest 120. Jeśli chodzi o ilość graczy, no to cóż, no wiadomo, to zależy od tego, czy gracie. Ale ja już spotkałem kilka osób, chyba tam depo nawet zostało ostatnio z 5. NPC, widziałem Bolesława Krobrego, więc sobie coś tam z nawiązaniami do czegoś. No ale cóż, nie mogę za wiele się wypowiedzieć na ich temat, bo nie miałem okazji ich po prostu przetestować. Coś miałem jeszcze ważnego chyba ująć. Są oczywiście różnego rodzaju rajdy, nawet miałem okazję po tym jak się zalogowałem zobaczyć już komunikaty. No mapa wiadomo, mówiłem, raczej w większości jest oryginalna, chociaż widziałem, że na przykład chyba tam DL-e były z reala, nie wiem czy to zaleta czy wada, bo niektórzy lubią zobaczyć takie ekspowiska, które są na realu. Outfity,
To co mnie zdziwiło, że będę przed outfit kultysta. Ja też widziałem, że da się takie coś ustawić, ale nie spodziewałem się, że coś tak normalnie doda, można sobie chodzić kultem. Nie wiem, czy da się odblokować jakoś więcej później, że jakimś elfem chodzić, czy coś w tym stylu. Ale ciekawa opcja. Chyba na OTS-ach, bo kiedyś grałem na OTS-ach, pamiętam nawet Kiewo, to nigdy się z takim czymś nie spotkałem. Dobra. Offline training, podobno jest. Z tego co widziałem, jest jeszcze training room, czyli wiadomo, training Monki, a może to chodzi właśnie o te offline training. Tak czy jak można tak sobie trenować. Mechanika, nie wiem czy to jest na plus czy nie. Nie wiem czemu jest procentowo napisana ilość HP i many. Może być to mylące, jak daliście na innych serwerach albo na TV zwykłej. Może się wydawać, że 100 many i 100 HP, ale to jest procentowo. Nie wiem. Na mnie to jest trochę dziwne, ale to moja opinia. Co levele dostajemy przedmioty, czyli na przykład ja tutaj dostawałem różdżki, więc miałem to ułatwione, że nie trzeba po prostu się jakoś rozglądać, jak to znaleźć, co i jak. No i ta przyspieszona animacja, to powiem wam, że to mi się kurde dobrze przypomina. Co prawda na początku to może być akurat dziwne, bo zabijamy moby błyskawicznie, ale po prostu przypomniały mi się takie serwery naprawdę stare. Zaznaczałeś takim Vantafortextem, miałeś taką starą animację energii i tak leciały super szybko hity i to było fajne, nawet na trainerach. W ogóle zobaczymy te trainery. O, chyba każdy ma oddzielne, bo wątpię, żeby stali na staku. Szybka jest animacja, woda. Dziwnie zrobione, co nie? Normalnie zazwyczaj są takie gigantyczne roomy, a tutaj nas gdzieś tam teleportowało. Dobra, mniej więcej, tu chyba na tyle, zapomniałem powiedzieć, że to jest 8.6, a to jest bardzo ważna informacja. No i mówiłem level, przeliczniki kolosalne, ale im wyższy mamy level, tym coraz mniej, ale można było zobaczyć, nie wiem, czy widzieliście, że gracze są tacy, na przykład o 2000 coś tam level, 4000, więc naprawdę latać na gigantycznych poziomach. Potem no lot jest tylko raz 2, spawny jakoś tam razy 5. Skill Magic Level, jakieś tam duże wartości, chyba niezmienne, 25, 15, coś w tym stylu. Domki, Guild War, system jakichś Guild Warów, no i oczywiście jest to serwer PvP. Gdzie już wszystko powiedziałem, co jest ważne? No tak, chyba tak. O, widzieliście? Nawet w tym roomie sobie mamy i HP odzyskiwałem, tak samo jak te dźwignie są. Ja wtedy dzielę, śmieszna mechanika strasznie. Dobra, to mniej więcej na tyle. Jak ktoś chce, nie chce musieć grać na lagach na DLTB i jeszcze czeka na Saros OTS, zapraszam. No, myślę, że na... ja się nie znam za bardzo na OTS-u, jak mówiłem, ale na ten moment jest to, myślę, że jakaś ciekawa opcja, bo czasami wiecie, jest tak, przeglądacie OTS-y, a jakaś tam po prostu jest lipa. A tutaj macie już tak, ja mogę na pierwszy rzut oka powiedzieć, że nie jest źle, nie jest źle. I to tyle. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się.